No witam. Obiecywałem odcinek z komu. To spełniłem. Teraz zaczynamy. Wstęp. Opowiem wam o najszybszych autach. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze. Czyli auta dla hardkorowych kierowców, którzy czują adrenalinkę. Bugatti Chiron Super Sport 300+. To najszybszy model, który powstał tylko w 30 egzemplarzach. Auto zostało zmodyfikowane o dłuższą tylnią część nadwozia. Auto rozpędziło się do 490 km na godzinę dzięki 8-litrowemu silnikowi Fox 16 o mocy 1600 koni mechanicznych. McLaren Senna to super samochód klasy wyższej marki McLaren. Waży 1374 kg. Pod maską mamy 4-litrowy silnik V8 o mocy 789 koni mechanicznych. Auto ma też wersję GTR. Cena kosztuje około 4 miliony złotych. Koenigsegg Jesko to sportowy samochód o średniej mocy. Zadebiutowało na targach w Genewie w 2019 roku. Pod maską mamy 5-litrowe podwójne doładowane V8 o mocy 1280 do 1600 koni mechanicznych. Hennessy Venom to super samochód zaprezentowany w 2010 roku. Do napędu użyto 7-litrowego silnika V8 o mocy 1244 koni mechanicznych i 1318 Nm momentu obrotowego. Dzięki za oglądanie komu. Do zobaczenia jutro na dwóch odcinkach z Moto Informacji. Wiecie o co chodzi, 299 i 300 jubileuszowy. I zaczynamy tą samą serię z inną nazwą i pierwszy odcinek. Hej!